tam. Przyjechaliśmy właśnie do Wrocławia, niepowtarzalnego miasta, gdzie komuna łączy się z secesją i z Afryką. Amen. Siła żubra. Żubra. Jesteśmy właśnie we Wrocławiu, na SPF w hali stulecie. Jest przeraźliwie zimno, więc lepiej, żeby tu było coś ciekawego. Siła żubra! Gdzie tu jest szatnia? Nie wiem, czy jest. Przy wejściu jest szatnia. No jest. Dobra, i tu wejdziemy. Jesteśmy na SP we Wrocławiu, a przy mnie jest Wawrzyniec Staszkiewicz, czyli pomocny. Siema. Jak... Cześć Karol. Jak ci się podoba? Bardzo mi się podoba. Duże zamieszanie, jak to na takich targach. Kto lubi. Ja generalnie nie przepadam z takimi miejscami, ale jestem tutaj dzisiaj w pracy, więc no, jest to mój obowiązek. Stanie tutaj tam pokazywanie się i udzielanie jakichś tam informacji. Nie? Widziałeś debiuty? Jak poziom? Nie widziałem debiutów. Dobra, skoro to debiuty, to może opowiesz o swoim pierwszym razie. Mój pierwszy raz? Bolało? Nie, bolało moją dziewczynę. Au. Aż taka słaba forma była? Nie, ale na moich zawodach, pierwszych debiutach tak było. A myślałeś, że o czym? No nie, bo myślałem o pierwszym razie, nie? Ale no właśnie. No ale o startach czy o ruchaniu? O czym? A teraz ze mną Bartosz Jurkowski, czyli Polish Fitness Freak. Siemanko wszystkim. Słuchaj, jesteśmy na debiutach, jak oceniasz poziom? Poziom oceniam tak jak co roku, czyli z dwie skrajności. Z jednej strony osoby, które w ogóle nie wiem co tu robią, a z drugiej strony naprawdę dobre formy, nie? A skoro jesteśmy na debiutach, to może powiedz, jaki był twój pierwszy raz? To było dawno i chciałbym... Bolało? Nie mnie, ale bolało. Że słabą formę przygotowałeś? Tak, no. Niestety. Niestety, dlatego teraz zwracam na to uwagę, wiesz. I delikatniej do tego podchodzisz. Tak, delikatniej. Nie można od razu zalewać do końca. Oliwka? Spilling... To po łysku oczywiście. Spillingiem dodatkowo od razu. Spillingiem, auć, auć. Hardkorowo, nie? Dobra, dość tego, bo sobie to wyobraziłem. Ze mną Dominik Mich, ojciec chrzestny polskiej farmakologii. Słuchaj, świnie. Miałeś właśnie załatwić jakieś świnie i... Załatwiłem świnie, świnie zawsze są załatwiane przez prezesa, także... Słuchaj, bo jesteśmy na debiutach. To powiedz od razu przy okazji, jaki był twój pierwszy raz? Mój pierwszy raz? Trochę bolało. Trochę bolało, nie dostałam się do finału, ale i tak założę swoją własną fanpage, holistyczna świnia na koksie. Na czym? Na koksie. Po holistycznemu. A, okay. Będę motywowała. Dobra, dobra. A nie można palić koksem, nie słyszałeś o smogu? Słuchaj, są, po to są, jak to się mówi, rules to be bent or broken. Right? There you go. A tak po polsku? Po polsku? No, ja prawa to... są po to, żeby je trochę przeginać, tak? A niektóre łamać. I o jakich prawach mówisz? Prawach fizyki, prawach fizjologii. Fizjologii? No. Jakie prawo fizjologii dziś złamałeś? No dzisiaj takie, że trochę za dużo weszło trembolonu i trochę wody podskórnej mi zostało i jestem cała różowa, no. Nie boisz się oszczerstw internetowych, disów? Słuchaj, przez ostatnie... Boisz się czegokolwiek? Boga się boisz w ogóle? Nie ma Boga, to raz. Nieudowodnione jeszcze. To wytniemy, przepraszam.
przepraszam panie Kurski, wcale to nie chcę tracić roboty. Dwa, przez ostatni rok narobiłem sobie więcej wrogów niż każdy inny w tej branży, myślę. Tak? Tak. No jak świnia, to na pewno islamiści. Kto na jeszcze? Pewno islamiści. A weganie. Weganie? No, wiemy, nie? Czy jakieś sekty? No, sekty są różne, nie? Sekty ketonów, sekty Mauriciów, sekty inne. Oj, chyba zdejmą mnie z kurwa. A nie, czekaj, jestem na YouTubie. A, to mów dalej. Dokładnie. No. Także świnia robi to, co lubi. Świnia robi to, co zawsze będzie kontrowersyjne. A MPK Team, kurwa. I świnia powie zawsze całą prawdę. Tak jest. Tak nam dopomóż tren. Tren. Dziękuję. Dziękujemy. Ze mną Michał Żądło, czyli agresywnie zmasowany. Tak to ja. Jak ci się podoba impreza? 10 minut temu przyszedłem. Już wychodzisz. 9 minut starałem się dojść, tak, tutaj do siebie. Jakieś 10 metrów w sumie, same dziesiątki. Był problem, same czyli dziesiątki. Można powiedzieć, że impreza na 10 ocenia. Po imprezie też same dychy chodzą, nie? Parę dyszek było, a przynajmniej ósemek. To są debiuty, więc może opowiesz o swoim pierwszym razie. Mój pierwszy raz, mówimy o kulturystyce, tak? Tak, no też. No to wiesz, mój pierwszy raz, jak pierwszy raz większość bolało? Był straszny, bardzo bolało. Zawiodłem się i miałem rzucić kulturystykę, ponieważ ja swój debiut zaliczyłem na Mistrzostwach Śląska z nastawieniem, że będę walczył o medale tam. Pojechałem, no, Mistrzostwa Śląska, fajnie, a przynajmniej ta finałowa szóstka. Okazało się, że przyjechałem spóźniony i w zasadzie od wejścia do sali do wyjścia na scenę minęło jakieś 5-10 minut, czyli na szybko bronzer, już oliwki na siebie nie nałożyłem, o pompie nie wspomnę, zrobiłem chyba 10 pompek, tyle mi się udało zrobić. No i wyszedłem na tą scenę, pozowanie, wszystko było fatalne, byłem na 7 miejscu. No. Ale tydzień, czyli można powiedzieć, że wszystkie twoje pierwsze razy to lipa? Nie, tylko te w kulturystyce. Dzięki, Michał. Ze mną Krystian Wolski, młody talent kulturystyczny. A ostatnio internetowy chuligan. Dlaczego chuligan zaraz? No. Słyszałem, jakieś bify były. Z kim? Z Piotrkiem Woreckim? Tak? O, nazwiska nie, padają, no, już zaczyna. Nie, żadnych bitew nie było. Po prostu konstruktywna wymiana zdań, krytyka. A, w nic się nie dasz sprowokować, kurwa. Chujowy z ciebie, kurwa, celebryta. No dobra. Ale no możemy co? Jakąś wojnę stoczyć. No z Patryka cały czas tam cisnęło o przysiady. Ale coś się chyba nie doczekam, no nie? Dobra, ale zmieńmy temat, o czymś normalnym porozmawiajmy, a nie... Jak to? Zajebisty przecież. Słuchaj, bo my jesteśmy na debiutach i ogólnie, skoro jesteśmy na debiutach, to musisz mi powiedzieć dokładnie, to musisz mi powiedzieć, jaki był twój pierwszy raz. Bolało? Nie bolało, wszystko było okej. Wszystko było okej? No. Oliwka była? Była oliwka, trochę wody nie zeszło, ale ogólnie było okej. Nie zeszły wody? Nie zeszły, trzeba było czopa wsadzić. To dziwne, dziwna strategia, ale poszedłeś to dalej, rozumiem. No poszedłem, co miałem zrobić, zresztą sam wiesz, jak było. Jak było? No, no było ciężko, kurwa, ciężko było. Ale jest stabilnie. Ale to nie razem nie mieliśmy ten pierwszy raz, jakby co. No nie. Prawda? Zdementuj, proszę cię. Ty tam dopiero później gdzieś... Ja doszedłem, no. Swoje palce wsadziłeś w to wszystko. Dobra, kończmy to, koniec, cięcie. We'll be right back.
Dobra, jesteśmy już po targach. Pokazaliśmy wam absolutnie wszystko, co było do pokazania. Warto zwrócić uwagę na wysoki poziom debiutów. Naprawdę ten sport się u nas rozwija. Mam nadzieję, że wam się to podobało. Zrobiliśmy co mogliśmy, żeby było naprawdę interesująco. Siła Żubra.